Cześć, tak jak wczoraj pisałem na Facebooku, czas na materiał z serii Faku, czyli odpowiadanie na wasze pytania. Dość dawno takiego materiału nie było, jest sporo pytań, więc od razu zaczynamy. Najpierw odpowiem na pytania z Facebooka, a potem z YouTube'a, pod poprzedniego materiału z tej serii. Zaczynajmy. Na początku dwa pytania od moich patronów. Pierwsze z nich, czy masz jakieś ulubione filmy nagrywane DSLR? Nie znam dokładnie całych produkcji nakręconych lustrzankami, żeby to zobaczyć musiałem aż sam w Google'ach wpisać filmy nakręcone lustrzankami. Pamiętam, że była dość znana sprawa tego jednego odcinka serialu Dr. House, który niby był w całości nakręcony lustrzanką, tam chyba kanonem 5D, tam chyba jednak było tak, że tylko kilka scen było kręconych tym kanonem. No, ogólnie wiecie, no, kamera to jest przede wszystkim narzędzie i to, jak go użyjemy, zależy przede wszystkim od nas, ale na pewno tego typu aparaty są czasami używane jako kamery zastępcze, kamery efektowe. Na przykład na planie Mad Maxa ostatniego było trochę podoczepianych kanonów 5D właśnie. Chyba tych nowych, czyli wtedy chyba nowy kanon to był MK3? No nie pamiętam, ale w każdym razie lustrzanki Canona były tam podopinane w różnych miejscach samochodów. Twórcy to bardzo fajnie w wywiadach nazywali crash cam, czyli kamera, która jak się rozwali, to się nic nie stanie. I nie wiem, ile z tych materiałów faktycznie finalnie wylądowało w ostatecznym montażu filmu Mad Maxa, ile tam jest finalnie z tych lustrzanek wykorzystane, ale były. Więc te kamery są wykorzystywane właśnie jakieś action camy, jakieś kamery do efektów i tak dalej. Jest to kamera, która jak się rozwali, to się nic nie stanie, no bo jednak budżety tych filmów są gigantyczne, więc to, co dla nas mogłoby być dużym wydatkiem, dla nich te kilka tysięcy złotych na nowego 5D, nową lustrzankę, to żaden problem. Więc w takich sytuacjach owszem są te kamery wykorzystywane. Kiedy robisz analizy albo opowiadasz na grupie o ruchu kamery czy operatorce, ogólnie najczęściej wybierasz przykłady z dramatów, filmów, akcji i innych blockbusterów. Czy jest jakaś komedia, w której operatorka została zrobiona super fest? Jest to związane z tym, że ja raczej komedii nie oglądam zbyt dużo. Nie jestem jakimś ponurym człowiekiem, ale po prostu nie oglądam zbyt dużo komedii, więc dlatego ich analizy na kanale się nie pojawiają. Tam zaraz pod twoim komentarzem, akurat zadałaś je na otwartej grupie na Facebooku, nie na naszej grupie patronów, ale tam ktoś ci zaproponował materiał z Every Frame a Painting i wszystkich was odsyłam też do tego materiału. Niestety świętej pamięci, bo kanał już zakończył swoją działalność, ale zrobili materiał o komediach właśnie, więc serdecznie was tam odsyłam, nie będę się powtarzał, tam w bardzo fajny sposób pokazali, jak właśnie ruchem kamery, jak szwękiem, jak panoramą, jak dźwiękiem można zaskoczyć widza. Ja bym do tej listy, którą Every Frame a Painting zrobiło, dodał jedną technikę, mianowicie optykę. Optyka bardzo fajnie potrafi zdeformować otoczenie, bardzo fajnie potrafi zdeformować twarz, co również nadaje się do ekspresji komicznej, czyli jeśli kogoś śmiesznie zdeformujemy, ha, 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 no to oczywiście również ma to wpływ na odbiór danej sceny. Może nie od strony komicznej, ale fajnie wykorzystują to bracia Coen. Bracia Coen używają często do ujęć portretowych nietypowej ogniskowej dla ujęć portretowych, co trochę deformuje te twarze. Bracia Coen w swoich filmach mają taką specyficzną plastykę swojego obrazka. Ja o braciach Coen pewnie zrobię materiał osobny i tam o tym więcej opowiem, ale właśnie oni wykorzystują nietypową ogniskową, żeby leciutko zdeformować otoczenie, lekko zdeformować twarz i stworzyć taki świat trochę przeinaczony. Więc optyką również można fajnie wpłynąć na to, jak tworzymy komedię. I teraz już pozostałe pytania. Jak duży wpływ na film ma producent? Czy jest w stanie ingerować w scenariusz lub zwolnić wybranego już reżysera? Ma bardzo duży wpływ na scenariusz. Ja tu cię odsyłam do materiału, który zrobiłem o tym, jak powstaje film. Tam pokazałem różne etapy powstawania produkcji filmu, jak to się dzieje od pomysłu do finalnego stworzenia filmu. I z reguły, jeśli reżyser, ktoś ma pomysł, scenariusz napisaliśmy, to musimy znaleźć finansowanie do tego filmu. No i producent to ktoś, kto właśnie ma kasę. Ma kasę lub szuka tej kasy. No ale finalnie ktoś, kto ma kasę, jest jakby właścicielem praw. I z reguły to tak wygląda, że producent może zrobić absolutnie wszystko ze swoim filmem. Oczywiście każdy z ekipy, jeśli nie ma jakiegoś zapisu w umowie, może rzucić wszystko i stwierdzić, ja z tobą tego filmu nie realizuję, nie podobają mi się twoje zmiany i tak dalej, więc droga wolna. Ale koniec końców to jednak producent może zmienić scenariusz, może przemontować film, może wyrzucić aktora, może zrobić no absolutnie wszystko. Zależy też od producenta, niektórzy bardziej ingerują w filmy, niektórzy mniej ingerują. ją, z niektórymi bardziej da się dogadać, z innymi mniej, więc wygląda to bardzo różnie. Często też na przykład możecie zobaczyć, że producentem jest na przykład, nie wiem, Ridley Scott na nowego filmu, nie? Czyli gość chce sobie zapewnić jakąś swoją wizję filmu, ale nie chce koniecznie go realizować, więc on wykłada kasę, ma zapewnioną pełną kontrolę nad tym filmem, co się różnie kończy, no i dzięki temu nikt nie stoi nad nim i nie mówi mu, co ma robić, tak? No więc producent to jest ktoś taki, kto szuka kasy, kto ma tą kasę, no ale jako, że właśnie on wykłada fundusze, no to ma powiedzmy ostateczne słowo, ostateczne zdanie do powiedzenia. U Davida Finchera charakterystyczny jest ruch kamery, która podąża za głównymi bohaterami. Czy są inne charakterystyczne cechy, po których można poznać dzieło danego reżysera? Jest masa takich cech i masa cech charakterystycznych. Zresztą cały mój kanał właściwie o tym mówi, jak akurat u mnie operatorzy kamer mają swoje przyzwyczajenia, swoje cechy, swoją specyfikę pracy. Każdy inaczej patrzy na świat, każdy ma swój sposób patrzenia na świat przede wszystkim i to widać. Również tyczy się to reżyserów. Często jest tak, że filmy, nie wiem, Nolana czy Tarantino. O, widzicie, zrobiłem już trochę temu taki materiał o Tarantino właśnie. Jak Tarantino kręci swoje filmy. I tam macie cały zestaw motywów, które się powtarzają przez cały czas, przez różne jego filmy. Typy ujęć, sposoby pokazywania bohaterów, sposoby prezentowania akcji. Wszystko to się powtarza w różnych filmach. Gdy oglądamy każdy film osobno, to możemy tego nie zauważyć, ale gdy zrobimy sobie taką listę tego, to widać, jak te schematy się powtarzają. I to jest nie tylko u Nolana, u rozmaitych reżyserów, u Arnowskiego, no, masa osób ma po prostu swoje przyzwyczajenia, swój sposób, tak jak już powiedziałem, patrzenia na świat i to w filmach widać. Co sądzisz o filmach Krzysztofa Kieślowskiego, na przykład o trylogii Trzy Kolory? I tam potem jest jeszcze propozycja od ciebie o przygotowanie materiału o filmach Kieślowskiego. W ogóle to jest spoko rzecz. Ja myślę, że ja zrealizuję taki materiał i w ogóle myślę, że zacznę wreszcie robić o tych polskich filmach coś. I dlatego nie będę mówił o wszystkim tutaj, co się tyczy Krzysztofa Kieślowskiego, bo myślę, że taki materiał powstanie. Dzięki w ogóle za propozycję. Ale o czym mogę powiedzieć, to że bardzo mi się podobał film Trzy Kolory Niebieski. Pod względem operatorskim, montażu, tego jak ten film został zaprezentowany, taki jest. Czy nie irytuje cię stawianie znaku równości między kinem jako całość a Hollywoodem? Na jakichkolwiek rankingach typu najlepsze filmy w historii kina trafia się tam Tarantino, Lynch, Scorsese i tak dalej. Ci, którzy naprawdę odpowiadali za to, jak wygląda światowe kino, Bergman czy Fellini, są traktowani jako egzotyka. Co myślisz o tej tendencji? Wydaje mi się, że to jest normalne, nie tylko w kinie, ale w każdej dziedzinie kultury, że ludzi interesuje to, co jest w danym momencie popularne i to, co jest nowe, a nie sięga się raczej do historii, do dawnych filmów. Kino niezależne zawsze będzie miało ten problem, że jest niezależne i jest troszkę mniej oglądane. Jest to też związane z takimi naszymi bańkami przyjaciół, znajomych, bańką na Facebooku i tak dalej. Wiecie, jak wszyscy mówią, na przykład, wszyscy mówią o nowych Gwiezdnych Wojnach, no to pójdziemy na te Gwiezdne Wojny, to o tym się mówi, o tym się dyskutuje, o tym się pojawiają recenzje w mediach, w telewizji, w internecie, youtuberzy tacy jak my o tym rozmawiają, wszyscy o tym gadają, no to my też chcemy mieć coś do powiedzenia, chcemy uczestniczyć w dyskusji. To nie dotyczy tylko Gwiezdnych Wojen, ale każdego znanego reżysera, tak? Chcemy móc się wypowiedzieć na tematy, które są dla wielu osób ważne, więc to jest trochę taki... No, to jest stwierdzenie, że wszyscy to robią, to trzeba to robić, jest bardzo dużym uogólnieniem, ale trochę w tym jest, wydaje mi się, prawdy, tak na moje sobie to przekładając, że po prostu są to tematy mimo wszystko popularne i dlatego to się tak samo kręci. I nie da się za bardzo z tym nic zrobić. Wydaje mi się, że kto chce obejrzeć kino niezależne i kto się interesuje mniej rozhukanymi marketingowo produkcjami, to je obejrzy i do nich dotrze. I wydaje mi się, że każdy tutaj jest finalnie zadowolony. No, to znaczy niekoniecznie producenci filmów niezależnych, bo pewnie zyski są jakie są, ale no wiecie, tak to kurczę działa. Tak działa cały świat, tak działają media, tak działa każda dziedzina kultury. Nie tylko film, ale też książka, przecież też, nie wiem, wystawy w muzeach. Raczej się chodzi na te bardziej znane, bardziej rozreklamowane. No, tak działa świat. Czy to jest uczciwe i fair? No, nie jest do końca, bo często filmy mniej znane, mniej rozreklamowane, z mniejszymi budżetami są rewelacyjne i bardzo ciężko jest im się przebić do tego głównego nurtu, głównego kanonu, więc to nie jest fajne i to nie jest uczciwe. No ale nie mamy za bardzo co z tym zrobić. Jedynie jeśli jesteś tym zainteresowana takim kinem, to trzeba chodzić, trzeba wspierać, trzeba kupować bilety i trzeba takie filmy oglądać. I tylko to możemy zrobić. No, aż mój gwałtowny ciąg został nagle zatrzymany, bo chyba powiedziałem wszystko, co chciałem na ten temat. Tak to mniej więcej wygląda według mnie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tutaj masz post o tym, jak się zmieniają youtuberzy, różne kanały i tak dalej. I pytanie, jak w niedalekiej przyszłości planujesz rozwinąć swój kanał na YouTube? Czy również zastanawiasz się nad tym, jak będzie wyglądała moja twórczość po erze YouTube'owej? Nie wiem, czy będzie coś takiego w najbliższym czasie jak era YouTube'owa. Jeśli się YouTube nagle zamknął, no to nie będzie kanału i będę robił to, co robię zawodowo, czyli zajmował się po prostu produkcją filmową. Jakie mam plany na przyszłość? Ja w ogóle chyba nakręcę taki osobny materiał o tym, jakie mam plany na 2018 rok. I wydaje mi się, że dobrym takim spojrzeniem ogólnym na to, co bym chciał zrobić z kanałem Na Gałęzi, jest moja strona na Patronite. Niezależnie, czy chcecie wspierać, czy nie, to nie ma teraz najmniejszego znaczenia. Jak wejdziecie sobie na moją stronę na Patronite, to tam macie pewne cele i pewne rzeczy, które chciałbym zrealizować. I wydaje mi się, że to jest dobrze pokazuje na drogę, którą chciałbym obrać z tym kanałem. I chciałbym do tego dążyć, tam niezależnie od waszego wsparcia. Chciałbym jakby w tą stronę podążać z Na Gałęzi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wydaje mi się, że jeszcze zrobię osobny materiał właśnie na temat planów rozwoju Na Gałęzi na 2018 rok, więc zapraszam cię do niego. Jak aktor czy reżyser w czasie nagrań ma wpływ na scenariusz? Chodzi mi tu o możliwość zmiany tekstu przez aktora czy własnej interpretacji, modyfikacji oryginalnego scenariusza. Tego typu pytania już się pojawiały w poprzednich fakach, więc żeby nie zanudzać starych widzów, szybko ci tylko odpowiem, że to zależy właśnie od reżysera. Jeśli są reżyserzy, którzy pozwalają na więcej improwizacji aktorom, na przykład Scorsese bardzo dużo improwizacji dopuszcza i u niego się pojawiło kilka legendarnych improwizacji, coś w rodzaju tej improwizacji z Blade Runnera, o której piszesz dalej. I to zależy po prostu od reżysera i od aktora. Jeśli aktor dobrze się czuje w improwizacji i reżyser na to pozwala, no to mogą wyjść fajne rzeczy. Ale tu dużo zależy po prostu dużo zależy od nastawienia do danej sceny każdego członka ekipy. Czy oglądałeś i jeśli tak, to co sądzisz o serialu Peaky Blinders? Jest dla ciebie po prostu poprawnie zrealizowany? Czy znajdują się jakieś perełki od strony technicznej, które wyłapujesz? Bardzo mi się ten serial podobał, niedawno go obejrzałem. Mega spoko, bardzo fajny, bardzo dobry, rozrywkowy przede wszystkim serial. Fajnie jest poprowadzona historia, ciekawie się to ogląda, jest nakręcone efektownie, jest nakręcone fajnie. Podoba mi się droga operatorska dla tego filmu. Świetna ścieżka dźwiękowa, wszystko tam idealnie pasuje według mnie, fajnie się składa na ten klimat filmu. Raczej nie będę robił osobnej analizy Peaky Blinders, bo wydaje mi się, że większość operatorskich aspektów jest tam przede wszystkim do tego, żeby stworzyć fajną, efektowną opowieść, żeby się to dobrze oglądało i było kilka takich, wiecie, operatorskich wisienek na torcie, ale to fajnie zrealizowali, nie? Wydaje mi się, że tam operatorka jest bardziej po to, żeby dynamiczny, spoko sposób pokazać świat przedstawiony w filmie, w serialu. Więc raczej analizy tego chyba nie będę robił. Raczej chyba, widzę, że sam nie jestem przekonany, czy będę. Ale na ten moment wydaje mi się, że nie będę robił analizy serialu Peaky Blinders, ale bardzo mi się podobał. Spoko się to oglądało, taki dobry, rozrywkowy serial po prostu. Czy jest szansa, że jakiś polski serial zdobędzie taką sławę i popularność za granicą, czy jeszcze przez długi czas będą królowały jedynie te wyprodukowane w USA? Wydaje mi się, że dość dużą barierą tutaj jest nasz język. W sensie, że jeśli byśmy nagrywali po angielsku, to wiele seriali by się przebiło na zachód. I wydaje mi się, za bardzo się tu rozwodził na twoje pytanie nie będę, ale wydaje mi się po prostu, że Netflix jest dobrą rzeczą, która może się wydarzyć. Mamy ten serial Dark, wyprodukowany przez Netflixa, a wyprodukowany tak naprawdę w Niemczech. Mamy naszego Wiedźmina, który jest produkcją... Kurczę, nie chcę was teraz skłamać, nie sprawdzałem, no to wystarczy w Google'ach wklepać, ale wydaje mi się, że to jest produkcja łączona, to nie jest chyba tylko produkcja polska, nie? No teraz bym się wygłupił, no po prostu wam nie powiem, ale wiecie, do czego zmierzam, że takie platformy właśnie jak Netflix są dobrą rzeczą, bo oni mają budżet, mają dużą kasę, mogą troszkę nam produkcję dofinansować i możemy zrobić coś bardzo fajnego u nas w Polsce. I wydaje mi się, że to jest fajna droga. Nawet wyprodukować coś w Polsce, ale... wiecie, niekoniecznie w języku polskim, ale wykorzystać kunszt techniczny naszych ekip, operatorów, reżyserów, scenarzystów. I może tutaj coś się stanie. Coś takiego, co właśnie pozwoli wyprodukowanym w Polsce serialom zabłyszczeć na zachodzie, w innych krajach. Czy zastanawiałeś się może, aby zrobić film pod tytułem Co jest nie tak z filmami Disneya? Nie zastanawiałem się, ale tytuł, który teraz proponujesz, jest dobrym, kontrowersyjnym materiałem. Myślę, że bardzo dużo ciekawych komentarzy mogłoby być pod takim materiałem. Spoko pomysł. Pytanie może nie techniczne, a bardziej osobiste. Jest film, który lubisz oglądać i często do niego wracasz, chociaż jest kiczowato i słabo nakręcony? Nie mam takiego filmu. Ja w ogóle zbyt często do filmów nie wracam, a co dopiero do filmów kiczowatych i słabo nakręconych. W filmie Miasto 44 i chyba Doom były sceny nakręcone z widokiem broni jak w grach FPS. Jak się panu podobają takie techniki, jakimi kamerami są one realizowane? No jeśli pomagają opowiadać fajnie historię, to pewnie czemu nie. Jak są realizowane? Różnie. No, wszystko sprowadza się do umieszczenia kamery na głowie na aktora. Jak to zrobimy, to pozostaje tylko w rękach ekipy technicznej. Jak duże kamery? Mogą być to małe kamery, mogą być to lustrzanki i mogą być to też duże kamery. Fajna odpowiedź, prawda? Ale zwróćcie uwagę na mój materiał o tym, jak nakręcono Szybkich i Wściekłych. Tam są fajne ujęcia, jak ekipa skacze z samolotu i mają redy na głowach zamontowane, duże kamery, całe tutaj systemy zabezpieczeń na głowę i skaczą z takimi kamerami, więc jak widzicie, da się absolutnie każdą kamerę na głowę założyć, jak się chce. Pytanie tylko, na ile to jest wygodne i na ile pomocne w nakręceniu tego, co chcemy. Mam 16 lat i od kilku lat interesuję się kinematografią. W przyszłości chciałbym pójść na studia z kinematografii. Co powinienem zrobić, aby się tam dostać? Na jakie przedmioty w szkole zwrócić największą uwagę i który uniwersytet jest najlepszy w Polsce? Pytanie ponownie się kilka razy powtarzało, więc szybko odpowiem. Nie ma idealnego jednego przedmiotu, na który powinieneś zwrócić uwagę, żeby zacząć kręcić. Po prostu możesz kręcić po autentycznie wszystkim. Więc moja odpowiedź jest taka, idź na to, co cię interesuje. I przy okazji jak najwięcej kręć. I to ci się pozwoli dostać tam, gdzie chcesz, tam, gdzie planujesz. Jeśli miałbym myśleć o, wiecie, kompozycja obrazu, sztuka operatorska, malowanie światłem, to co mi się kojarzą przedmioty, to na przykład historia sztuki, przedmioty, na których obcowałbyś z obrazem, ze sztuką, z kompozycją, z zasadami, nie wiem, projektowania rzeczywistości, właśnie komponowania ujęć i tak dalej, no żebyś miał kontakt z taką materią, więc może właśnie historia sztuki, ale to jest takie moje gdybanie, prawda, to tak sobie myślę, co by mogło pomóc w wykształceniu pewnego sposobu patrzenia na świat, który będzie estetyczny, bo nawet niekoniecznie estetyczny, bo nie każde ujęcie musi być estetyczne, ale który pomoże pokazać to, co chcesz, urzeczywistnić w kadrze historię, którą chcesz opowiedzieć, ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Najlepszy według ciebie polski film, pod kątem realizacji zdjęć oczywiście. Trudno jest wskazać jeden, na pewno jest to film, o którym już wspomniałem, czyli Trzy Kolory Niebieski. Uwielbiam ten film i nie wiem, z nowszych w produkcji na przykład Ostatnia Rodzina, według mnie była bardzo przemyślana wizualnie. Powiem wam, że wiecie, na przykład Oscara, wiecie, Ida jest bardzo znanym operatorsko filmem, ale szczerze, jako film to na przykład Ostatnia Rodzina mi się bardziej podobał, również operatorsko, mimo że, wiecie, jeśli chodzi o kompozycję, planowanie obrazka i tak dalej, no to są dwa różne światy zupełnie, ale w Ostatniej Rodzinie ta operatorka bardziej według mnie fajniej opowiadała historię i była o wiele lepiej według mnie zaplanowana, ale to jest tylko zależne od prywatnych gustów. Możecie się spokojnie ze mną nie zgodzić. Więc z ostatnich filmów mi się wydaje Ostatnia Rodzina właśnie. Czy był jakiś film, którego zwiastun nie przygotował na to, co pan zobaczył w kinie i czy było to zaskoczenie pozytywne? Wydaje mi się, że z ostatnich filmów było to Baby Driver. Gdy zobaczyłem zwiastun tego filmu, to mnie kompletnie nie zainteresowały, a film okazał się mega fajny. Czy zacząłeś kiedyś analizę filmu, ale okazała się zbyt trudna i musiałeś zrezygnować z tego filmu? Tak, było coś takiego. Może nie dlatego, że było zbyt trudne, ale film wyjątkowo mi nie siadł. Był to Fight Club Finchera. Przymierzałem się, zacząłem to oglądać, zacząłem sobie nawet robić notatki, już zacząłem spisywać wszystko, ale kurczę, nie potrafię. Wiem, że ten film jest bardzo popularny i uważany za klasyk i tak dalej. Fajnie by było zrobić tego analizę, ale musiałbym to robić bardzo, bardzo na siłę. Nie wiem dlaczego zupełnie nie trafia w moje gusta. Nie potrafię tego filmu zdzierżyć i nie jestem w stanie zrobić jego analizy. Zacząłem pisać, napisałem kilka akapitów i stwierdziłem, że to nie ma sensu, że byłoby czuć z tego materiału, na tym materiale, że jest zrobiony na siłę i no nie chciałem was męczyć czymś takim i siebie też przy okazji. W jaki sposób dobrze kręcić sceny z trzęsącą się kamerą i jak nie przesadzić? Też chyba o tym kiedyś mówiłem, że filmy z trzęsącą się kamerą kręcone z ręki, albo nawet nie filmy, ujęcia kręcone z ręki są kręcone w świadomy i stabilizowany sposób z ręki, tylko mam na myśli stabilizowany, że my je kręcimy z ręki, ale ten ruch jest świadomy, czyli kamera nie trzęsie się, bo nie mamy stabilizacji i się po prostu trzęsie, tylko ten ruch trzęsienia się jest nadawany przez nas, przez nasze mięśnie, wiecie, po prostu przez operatora kamery. I wtedy te ujęcia wyglądają profesjonalnie i są dobrze zrealizowane. Czyli kamera się trzęsie, ale trzęsie się w sposób kontrolowany przez operatora i wtedy wychodzi fajna rzecz. Pytanie o materiał z linku, skąd taka rozdzielczość w 91 roku? Nie wiem do końca, jeśli chodzi ci o rozdzielczość na YouTubie, że tam jest 1080p do wyboru, bo myślałem się, że o to chodzi, to wiecie, każdy film można wyrenderować w każdej rozdzielczości. Nawet jeśli coś nagramy w 720p, w 1280x720, to finalnie projekt w programie montażowym możemy wyrenderować nawet w 4K, albo i 6K, albo i 8K. I coś takiego potem YouTube łyknie, przemieli i wyświetli nam rozdzielczość 4K. Więc to są tylko cyferki, które nie mają w ogóle odzwierciedlenia w tym, co faktycznie jest nakręcone. Tylko aspekty techniczne. Każdą zawartość, ilość pikseli możemy rozszerzyć i możemy upchnąć do większego pudełka. I tak to wygląda. Bardzo możliwe, że tak jest też w tym przypadku, że jest finalnie pliki źródłowe były na przykład w 720p, ale ktoś wyrenderował plik 1080p z tego i wrzucił na YouTube'a i stąd tak się dzieje. Ok, teraz kilka pytań z YouTube'a spod poprzedniego faka. Już z 10 teraz pytam, jaką stabilizację do telefonu polecasz w ludzkiej cenie do 1000 zł? Wybacz, jeśli pytasz już 10 raz, ale jeśli nie odpowiadam na to pytanie, to znaczy, że nie wiem za bardzo. To znaczy, nigdy nie używałem telefonu do kręcenia, a tym bardziej nie używałem stabilizacji do telefonu do 1000 zł. Mógłbym powiedzieć trochę tak nieuszczypliwie, to nie jest żaden żart z mojej strony, ale statyw. Statyw jest najlepszym urządzeniem do stabilizacji, więc kupujesz statyw, kupujesz sobie jakiś grip na telefon, żeby go zaczepić do tego statywu na stopkę i tyle. I to jest idealna stabilizacja i dzięki temu, tak prostemu narzędziu jak statyw, ujęcia ze smartfona mogą być dokładnie takie same jak na przykład z tego aparatu, co mnie teraz kręci. Więc to jest najlepsza stabilizacja. A jeśli chodzi o stabilizację taką w ruchu, jeśli o to ci chodzi, no to wiecie, no do 1000 zł pewnie jakieś jedno takie są te gimbale takie do trzymania w ręce. Myślę, że do 1000 zł cokolwiek nie kupisz, będzie bardzo podobnie działało, ale nie mam doświadczenia w tym w ogóle. Nie używałem stabilizatorów do 1000 zł i nie używałem telefonów komórkowych w takich stabilizatorach, więc dlatego ci nie odpowiadam na to pytanie. Ale szczerze, polecam statyw, naprawdę. Czy kiedykolwiek miałeś okazję kręcić materiał z jakimś znanym polskim aktorem? Jeśli tak, czy taka osoba zachowywała się inaczej niż przeciętne osoby, z którymi pracujesz? Miałem okazję raz kręcić z Piotrem Cyrwusem reklamę i był mega sympatycznym człowiekiem, dokładnie takim, jakbyśmy się mogli spodziewać. Ale myślę, że to zależy po prostu od charakteru człowieka, tak? Też trudno generalizować. Czy myślałeś nad wydaniem gadanych materiałów w formie podcastów? Myślałem, owszem, ale wydaje mi się, że YouTube jest lepszą drogą dotarcia do was, do widzów, więc po prostu jak ktoś chce, może ten materiał traktować jako podcast i słuchać go w tle i chyba każdy będzie zadowolony. Co myślisz o serialu Czarne Lustro? Myślę, że to jest to fajny przykład serialu, a przynajmniej niektóre odcinki tego serialu, to fajny przykład na to, że każdy może zrealizować coś ciekawego, bo liczy się przede wszystkim historia. Nie tyczy się to każdego odcinka, bo niektóre są wypełnione jakimiś tam efektami CGI i tak dalej, ale niektóre odcinki są tak nakręcone, że mógłby je zrealizować każdy student filmówki, każdy z nas posiadając po prostu kamerę. I na pierwszym planie jest tam właśnie historia, scenariusz, fajne poprowadzenie aktorów i to idealnie pokazuje, że nie są potrzebne żadne fajerwerki, żeby zrobić coś bardzo ciekawego, coś wręcz taki mindfuck, który się wgryza nam w mózg, bo przede wszystkim liczy się historia i to ten serial fenomenalnie pokazuje. Czy planujesz analizę filmu Logan? Według mnie jest to najlepszy film o superbohaterze i najlepsze zejście ze sceny superbohatera, jakie widziałem. Bardzo miło by zobaczyć taką analizę. Nie jestem pewien, czy zrobię analizę filmu Logan, myślałem natomiast nad analizą postaci Logana, Wolverina na przestrzeni różnych filmów, tak jak to zrobiłem z Harrym Potterem, czyli kilka różnych filmów z tym bohaterem pokazać i zaprezentować, jak się zmieniało jego postrzeganie. Możliwe, że coś takiego powstanie. Nie mógłbyś oceniać filmów, które ci wysyłają ludzie na live. Sam proponowałeś kiedyś takiego jakiegoś live'a. To jest spoko pomysł, naprawdę. Bardzo mi się podoba i zapamiętam go, ale problematyczne w nim jest to, że nie tyle czas poświęcony na tego live'a, co przygotowanie się do czegoś takiego. No bo wiecie, nie mogłoby to tak wyglądać, że wy mi wyślecie materiały, ja odpalę live'a i zacznę go na żywo oglądać z wami te materiały. Do takiego czegoś muszę się przygotować, czyli obejrzeć wcześniej wasze filmy, przemyśleć uwagi, zastanowić się, co bym mógł o nich opowiedzieć, żeby to miało jakiś skład, jakiś sens. Bo wiecie, wasz czas też jest cenny i chciałbym jednak w czymś takim od razu wam powiedzieć uwagi, od razu pokazać, co jest nie tak, wskazać, zwrócić uwagę na różne rzeczy i to jest bardzo spoko pomysł i możliwe, że kiedyś coś takiego powstanie. Bardzo bym chciał móc takie rzeczy robić, ale no jeszcze trochę na to potrzeba czasu, żebym ja miał więcej czasu, czyli pewnie musiałbym mieć jakieś finansowanie obok na takie różne, na takie projekty, ale dobry pomysł. Ogólnie zapamiętuję, więc jakąś cegiełkę do tego dorzuciłeś. Na co zwraca uwagę krytyk filmowy? Czy się za niego uważasz? Trudno mi powiedzieć, na co zwraca uwagę akurat krytyk filmowy i nie uważam się za krytyka filmowego w ogóle. Ja uważam się za gościa, który robi materiały na YouTube'a. Hobbystycznie do tego. Nie mam żadnego stopnia naukowego ani nic. Po prostu opowiadam o tym, co lubię i dzielę się tym z wami. Więc nie uważam się w ogóle za krytyka filmowego. Co sądzisz o filmach Tarkowskiego? Uważam, że są bardzo dobre i uważam, że zrobię analizę tych filmów. Też trudno mi powiedzieć, kiedy konkretnie, ale jest to na tyle dobry reżyser, że chciałbym go na kanale jakoś uwiecznić. To tyle. Pełno tych pytań się nazbierało. Nie zdążyłem na wszystkie odpowiedzieć, ale klasyka. Jeśli na któreś pytanie nie odpowiedziałem, zarówno z YouTube'a, jak i Facebooka, to przy następnej serii zadawania pytań podajcie je jeszcze raz. Nic się nie stanie, a bardzo możliwe, że w końcu wpadnie. Już kilka takich pytań było, widziałem, które w jednym odcinku nie pojawiły się, ale w drugim czy trzecim z rzędu, jak je zadawaliście ponownie, no to w końcu się pojawiły, więc nie bójcie się, nic się nie dzieje. Śmiało zadawajcie je kolejny raz. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam świetnej zabawy na Sylwestra lub miłego spędzenia czasu w domu na Sylwestra. Jeśli nigdzie nie idziecie, to też jest spoko pomysł na spędzenie Sylwestra w domowym zaciszu. I wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby był jak najlepszy, jak najfajniejszy dla was, żebyście spełnili wszystkie cele i zamierzenia i plany wasze, żeby się wszystko fajnie udało i żeby wam się dobrze żyło i fajne rzeczy kręciło, jeśli coś kręcicie. A jeśli nie, to żeby się fajne rzeczy oglądało, fajne filmy. Wszystkiego dobrego w nowym roku, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!